W okresie bożonarodzeniowym spotkania oplatkowe na Wileńszczyźnie są tradycją. To czas spotkań w kręgu rodziny i przyjaciół. Spotkanie bożonarodzeniowe członków Związku Polaków na Litwie odbyło się w Domu Kultury Polskiej. Kolejny raz chcę spotkać, przełamać oplatkę, bo poczuć tą naszą wielką jedność, naszą wiarę, naszą rację, nasze większe, wielkie cele i poczuć tymi strażakami prawdziwych naszych chrześcijańskich wartości. Zgodnie z tradycją spotkanie zostało zainaugurowane śpiewaniem kolęd w wykonaniu zespołu instrumentalnego The Consistence Trio. Spotkanie było też okazją do podsumowania 30-lecia działalności Związku Polaków na Litwie, przywołania okresu, kiedy odradzała się polskość. Kiedy grupa entuzjastów zakładała, kiedy się szli budować to polską społeczność, bo do tego ona zawsze była, ale tak żyli jakbyśmy i nie zauważeni. I tu, kiedy na cały świat i na całą naszą Litwę powiedzieliśmy, że tu Polacy byli, są i zawdzięczając naszym wysiłkiem zawsze będą. Na spotkanie oplatkowe do Domu Kultury Polski przybyli również przedstawiciele Polskiej Placówki Dyplomatycznej w Wilnie, organizacji pozarządowych i polonijnych. Jesteście wzorem i przykładem jedności i determinacji w pokonywaniu trudów, jakie stają na drodze właśnie w piastowaniu tożsamości narodowej. Czy te spotkania ich łączą? Bardzo łączą. A dla tej organizacji jedność jest niesamowicie ważna. Oni walczyli o tą jedność od samego początku. Wśród uczestników spotkania oplatkowego byli Polacy mieszkający nie tylko na Wileńszczyźnie, ale również w rejonach, gdzie stanowią jedynie nieliczną mniejszość. W Klejpedzie, Kowieńszczyźnie, Wisaginie, na Laucie. Tak, nam jest ona bardzo ważna za to, że tam polskich imprez u nas nie ma. Na te szerokie Laudzie, na Kowieńszczyźnie, wszystko co jest, to co organizujemy my. Inaczej wygląda sytuacja w polskich rejonach, gdzie koła Związku Polaków na Litwie poszukują nowych dróg i udaje im się znaleźć własne rozwiązania. Przy takich świętach, które i dzisiaj tu w Domu Polskim w Wilnie się odbywa, ale się odbywa i u nas, w starostwach, w rejonach, w instytucjach, w szkołach, wszędzie, jak szeroka jest Wileńszczyzna, podsumowujemy też rok. Spotkanie oplatkowe to nie tylko wspólne kolędowanie, możliwość odczucia jedności, ale też czas złożenia życzeń. Jedność i najważniejsze oczywiście miłość, zgoda. I tego na pewno wszystkim i sobie bardzo serdecznie życzę. Chciałabym pogratulować Związkowi Polaków na Litwie jubileuszu 30-lecia oraz życzyć Związkowi Polaków na Litwie jako organizacji, w tym jego lokalnym oddziałom, dalszego prężnego rozwoju, dobrych pomysłów i realizacji ambitnych projektów. Związkowi Polaków na Litwie zależy na przyciągnięciu ludzi młodych, bo młodość to energia i potrzeba działania. Dużo przyjaciół, dużo nieznajomych, z którymi się nawet poznajemy właśnie tu w związku i myślę, że jeszcze długo nie umrze i będzie ciągle, bo są nowe pokolenia, nowe rodziny, młode rodziny, które też mają swoje potomstwo, które uczą się w polskich szkołach. Było uroczyście, klimatycznie i nastrojowo, bo to szczególna okazja. Boże Narodzenie to dla Wileńszczyzny i dla nas Wilniuków jest podstawowym świętem i rodzina musi się spotkać, a wszyscy jesteśmy rodziną. Ja na przykład 65 rok pracuję i spotykam się i jeszcze myślę dużo lat chciałbym pomóc, bo jeszcze roboty mamy bardzo dużo. Miniony rok nie był łatwym dla Związku Polaków na Litwie. To był rok nie tylko podsumowań, ale też wyciągnięcia wniosków. Przed organizacją nowy etap, pełen wyzwań i wykorzystania być może utraconych kiedyś możliwości.